Cześć wszystkim, to Ignacy z Japonii. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, co Japończycy piszą w internecie na temat Polski. Niektórzy Japończycy interesują się Polską i wtedy czytają coś na temat Polski w internecie, żeby czegoś się dowiedzieć. Internet jest duży, ale w tym odcinku skupię się na tekstach na wstęp, czyli na tekstach, które czytają ci, którzy jeszcze nie wiedzą dużo o Polsce, ale czytają. Jest dużo takich artykułów, ale są różne oczywiście, bo czasem piszą naprawdę znawcy, którzy byli, nie wiem, albo spędzili wiele lat w Polsce, albo czasem piszą ci, którzy piszą, żeby cokolwiek pisać, czyli żeby zarabiać. Ale w tym odcinku pokażę taką abstrakcję z najważniejszych elementów, które są powtarzane w różnych tekstach. Przygotowałem 5 punktów i zobaczymy je po kolei. Pierwsza informacja. Polska, Polacy kochają Japonię. Piszą, że Polska jest jednym z krajów, które są szczególnie pozytywnie nastawione do Japonii. I często na dowód pokazują fakt, że w czasie międzywojennym Japończycy uratowali polskie dzieci z Syberii. I Polacy dziękują za to, albo w ogóle japońska popkultura, anime, mangi są popularne w Polsce. I też znalazłem artykuł, w którym były ambasador Japonii w Polsce pisze, że Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do Japonii. Co do nastawienia, sam nie jestem przekonany, czy to prawda, ale myślę, że wśród europejskich krajów Polska jest najbardziej sympatyczna wobec Japonii. I przede wszystkim myślę, że skoro Tenpam był ambasadorem, to na pewno ma więcej doświadczeń i wie lepiej ode mnie. Zarówno w internecie, jak w telewizji Polska jest znana jako kraj, który lubi Japonię. W Japonii jest program telewizyjny, w którym zapraszają obcokrajowców, którzy kochają Japonię i pomagają im spełnić swoje marzenia. I tam już kilka razy widziałem Polaków i pewnie przez to też Japończycy myślą, że Polacy są sympatyczni i lubią właśnie Japonię. Ale oczywiście są różni ludzie. Są fani Japonii, są ludzie, którzy są obojętni i jeszcze są ludzie, którzy nie lubią Japończyków. I myślę, że najwięcej jest tych, którzy nie mają zdania na temat Japończyków. I przez to, będąc w Polsce, nie czuję specjalnie czegoś takiego, jak Polacy kochają Japonię. Bo oczywiście są tacy ludzie, ale to nie jest częste. I jeszcze w japońskiej telewizji jest program, gdzie na lotnisku pytają obcokrajowców, którzy właśnie przyjechali do Japonii, dlaczego przyjechali do Japonii. I tam też często widzimy Polaków i chyba raz był popularny taki fragment tego programu, gdzie dziewczyna z Polski przyjechała, ona jest modelką i zachowywała się bardzo kawaii i Japończycy byli zachwyceni. Druga informacja. Polska ma w swojej mentalności coś podobnego do Japonii i że jesteśmy dopasowani. I często na argument pojawia się Chopin, który tworzył muzykę, która dociera do serca Japończyków. Sam bardzo lubię muzykę Chopina, mimo że ogólnie nie jestem fanem muzyki klasycznej. Sam tworzę kompozycje w stylu klasycznym, ale tylko na wzór Chopina. Jeśli chodzi o muzykę, to zgadzam się. Nie powiem, że japońska muzyka jest popularna w Polsce, ale w polskiej muzyce i w japońskiej czuć taką tęsknotę pewną. I na pewno coś w tym jest. Jeśli chodzi o mnie, to kocham polski zespół Abraxas z lat 90., który grał rock progresywny. I jak niektórzy moi widzowie zauważyli, muzyka Abraxasu ma coś podobnego do japońskiej muzyki. Jest bardzo melancholijna i tęskna. I jeśli chodzi o mentalność samych ludzi, to też chyba coś w tym jest. Mimo że kultury są inne, rozmawiając z Polakami nie czuję takiej bariery. I też często słyszę o polsko-japońskich związkach. Więc jeśli mamy porównać Polskę z innymi europejskimi krajami, to pewnie Polska jest trochę podobna do Japonii pod względem mentalności. Trzecia informacja. W Polsce jest dużo ładnych kobiet. Japończycy lubią europejskie kobiety, szczególnie Słowianki.
I wiadomo, że Rosjanki są popularne wśród Japończyków, w sensie mówią, że są ładne, ale też Polki też są popularne. I w internecie jest dużo artykułów, które szczegółowo opisują zalety Polek. I dla mnie takie artykuły były podejrzane, bo myślałem, ale co mogą wiedzieć Japończycy na temat Polek, skoro mało Japończyków, stosunkowo mało Japończyków jeździ do Polski. I kiedyś ze swoją dziewczyną, Polką, czytaliśmy takie artykuły i pytałem, czy to prawda. I moja dziewczyna powiedziała, że większość jest prawdą, więc wychodzi na to, że można uznać, że takie artykuły do pewnego stopnia są wiarygodne. A co do samego wyglądu, sam uważam, że Polki są ładne, ale zacząłem się uczyć polskiego nie dlatego, że Polki są ładne, ale dlatego, że zakochałem się w muzyce polskiej, w tym zespole Abraxas. Czwarta informacja. W Polsce ceny są niskie. Tak nam się wydaje, bo nadal Japonia jest jednym z najdroższych krajów świata. I często mówią o tym Japończycy, którzy zarabiają internetowo i mieszkają albo przez jakiś czas mieszkali w Polsce. I na podstawie tego polecają Japończykom Polskę, ale mnie to się nie podoba. Bo jeśli Japończycy będą reklamować, że w Polsce jest fajnie, bo jest tanio, to pewnie pojawią się Japończycy, którzy bez przekonania pod względem kulturowym zdecydują się na wyjazd do Polski tylko dlatego, że jest taniej niż w Japonii. I myślę, że to nie jest dobry powód, żeby wyjechać do Polski, bo później może być problem, może im się nie spodoba. Ale to prawda, że w Polsce jest taniej. Jeśli chodzi o samą Warszawę, to może nie ma aż tak dużej różnicy między Warszawą a Japonią, ale jednak. Piąta informacja. Polska w niesamowity sposób odżyła po wojnie. Kiedy pojawia się temat Polski, często mówią o odbudowaniu Warszawy. Chyba w samej japońskiej telewizji słyszałem o tym więcej niż 5 razy. I w ten sposób pokazują Japończykom, że Polacy są silni. I dobrze, że o takich rzeczach mówią, bo to jest dobra strona Polski i też zawsze ta historia jest związana z wojnami, które są ważne dla Polaków. I dzięki temu Japończycy, którzy oglądają takie programy, mają świadomość, że mimo strasznej historii, Polacy żyją silnie i dzielnie do dziś. Dobrze, wymieniłem 5 punktów. Polacy kochają Japonię, Polska ma w mentalności coś podobnego do Japonii, jest dużo ładnych kobiet, ceny są niskie i Polska niesamowicie odżyła po wojnie. Trochę mi pomieszało i mówiłem też o telewizji, ale myślę, że to nie przeszkadza temu tematowi, bo telewizja też jest dla Japończyków źródłem wiedzy. Mam nadzieję, że w bliskiej przyszłości Polska będzie bardziej popularna wśród Japończyków i więź polsko-japońska będzie silniejsza. I właśnie celem tego kanału jest to, żeby wzmocnić tę więź. Do następnego odcinka. Cześć!